Zarząd powiatu konińskiego na czele ze starostą Stanisławem Bielikiem nie otrzymał wotum zaufania za 2021 rok. W głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za udzieleniem wotum głosowało 7 radnych z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przeciwko było 9 osób, 4 wstrzymały się od głosu. Za tę merytoryczną naszą działalność uzyskaliśmy pozytywną ocenę. Natomiast jeśli chodzi o wotum zaufania, to już nie było merytorycznej oceny, tylko po prostu było na zasadzie takiej, według mojej oceny. To było ci, którzy czuli się, że tak powiem, pokrzywdzeni, czy zostały ich ambicje naruszone, kiedy zostali odwołani z pokrzywdzonych funkcji w powiecie, w samorządzie powiatowym, a drudzy ci, którzy, że tak powiem, czują się niedowartościowani, czy mają, że tak powiem taką rzecz, niezdrowe ambicje po prostu i stąd też dogadali się ze sobą, tak oceniam, bo przecież nie rozmawiałem na ten temat, ale oceniam, że to jest dwie główne przyczyny. Jedni są niedowartościowani, inni, że tak powiem, mają tą problem z tym, że zostali w jakiś sposób pokrzywdzeni. Po przedstawieniu raportu o stanie powiatu przez starostę Stanisława Bielika wywiązała się gorąca dyskusja. Radni mieli szereg zarzutów wobec działań zarządu w ubiegłym roku. Pan starosta nie miał odwagi o pewnych swoich potknięciach, jak i zarządu w tym dokumencie nas poinformować. Wskazałem tutaj na dwa takie aspekty finansowe, głównie dotyczące jeden bezpośrednio mojego okręgu wyborczego, to znaczy drogi w Kazubku, tak zwanej drogi w Sydu, gdzie zwłoka w wykonaniu remontu tej drogi powoduje to, że budżet powiatu zostaje uszczuplony w tym roku o 700 tysięcy złotych. Drugim takim przykładem jest również naprawa przepustu na drodze, nowo wybudowanej drodze w Rudzicy, gdzie w wyniku po wybudowaniu nowej drogi doszło do awarii na przepuście. W wyniku tego powiat poniósł koszty około 300 tysięcy złotych i w zasadzie do tej pory nie ustalono winnych, czy był nim winny wykonawca, czy inspektor nadzoru, czy kierownik budowy, czy projektant. Natomiast powiat z tego tytułu poniósł koszty 200 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o raport o stanie powiatu, to tutaj raport powinien odzwierciedlać wszystko to, co miało miejsce nie tylko po stronie budżetu, ale również jeśli chodzi o realizację zadań realizowanych przez zarząd, relacje również, które panują w urzędzie, sposób kontaktów z radami, z radnymi, z radą, z pracownikami, udzielanie rzetelnych, jasnych odpowiedzi, konkretnych. Jeśli ja coś zawiniłem, to mówię, popełniłem błąd, przepraszam, ale taką podjąłem decyzję. Jeśli podjąłem decyzję w stosunku do danego pracownika, że należy mu się wynagrodzenie, to trzeba mówić, żeby był to dodatek. Mają takie prawo jako starosta czy zarząd, bo ma takie prawo. W głosowaniu swoje negatywne zdanie co do działalności zarządu powiatu wyrazili także radni Prawa i Sprawiedliwości. Raport to jednak nie jest wszystko, to nie są liczby. Ważna jest również relacja między zarządem a radnymi, bo ta nie do końca zgadza się z wcześniejszymi ustaleniami. Mając powyższe na uwadze, Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję, że w dniu dzisiejszym nie będzie głosował nie udzieli wotum zaufania dla zarządu powiatu konińskiego. Nieudzielenie wotum zaufania jest jednoznaczne ze złożeniem na kolejnej sesji wniosku o odwołanie zarządu powiatu. Potrzeba do tego 3/5 głosów ustawowej liczby radnych. Jak starosta Stanisław Bielik zamierza przekonać radnych do tego, aby byli przeciwni odwołaniu zarządu w nadchodzącym głosowaniu? Ja myślę, że ja przekonuję cały czas swoją pracą i tutaj nie staram się żadnych robić różnic pomiędzy opozycją a koalicją. Staram się z każdym rozmawiać normalnie, tak jakby był, powiedzmy, razem, abyśmy byli jedną grupą. I tak to po prostu robiłem i tak w dalszym ciągu mam robić. W kolejnych głosowaniach w trakcie sesji radni pozytywnie ocenili sprawozdania finansowe oraz z wykonania budżetu za 2021 rok i przychylili się do wniosku komisji rewizyjnej, udzielając zarządowi absolutorium.